Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Właśnie zauważyłem, że zapomniałem zrobić jednej rzeczy, ale tym się zaraz zajmiemy, jak tego bandytę tutaj zabijemy, bo widziałem, że tutaj, wydaje mi się, że tutaj będzie meeting kolejny, patrząc na okolice i w ogóle wszystko, co się tutaj dzieje. Aha, czyli to będzie meeting i jeszcze dodatkowo bandyci, fajnie. Pierwszy raz mi się to chyba zdarza, takie mam wrażenie. Nie wydaje mi się, że poprzednio przy meetingach kiedykolwiek bandyci się znajdowali. Weź tutaj, panie kolego. Pum, nóżkę, dziękuję. Możemy z niego coś zebrać jeszcze dodatkowo. Wiesz, może przy jednym meetingu byli? Jeszcze raz nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia. Poszło? Czy był już ostatni? Istnieje na to szansa. Niemniej, my się już tutaj dostaniemy do... tego już właśnie meetingu, jak stwierdziłem. Aha, będzie trzeba się przebijać przez truciznę. Dobra, wbijamy, moi drodzy, w takim razie i załatwiamy te kwestie. A, w ogóle można truciznę spalić? Ej, ja... o nie, ojejku, jakbym wiedział. Nie, przecież ja o tym wiedziałem. A nie, to raz te gazy tak zrobiłem, ale to... Okej, powiem wam tak. Zapamiętam na przyszłość, że mogę spalić truciznę, bo często się przez nią, jak pamiętacie, przebijałem po prostu. Nic więcej. Ci bandyci po prostu byli chyba tutaj składali ofiary z tego, co widzę, z ludzi. Trochę ich tutaj się nawet nazbierało. Był ten meeting? Spoko, okej. Ogarniam, tak jakby rozumiem. Natomiast coś, co chciałem jeszcze zrobić, bo zapomniałem tego zrobić pomiędzy odcinkami, ale to jakby i tak chyba wiele nie zmienia. To jest kontynuacja tej rozwoju mojej ścieżki. Zapomniałem o tym, że miałem iść w tę stronę i pewnie zauważyliście teraz, że tutaj mam troszeczkę więcej punktów rozdane, bo zacząłem iść w te grozy. Ta groza jest akurat całkiem spoko umiejętności, mam takie wrażenie. I może się przydać, kto wie. Natomiast chciałbym przyzwać mojego konika i wyruszyć z wami już dalej ku kolejnej znajdce. Myślę, że jednak do tego punktu widokowego pójdziemy, dlatego że po prostu będziemy mieli odkrytą znaczną część mapy, jeśli nie powiedzieć, że całą mapę tutaj tegoż hrabstwa. I wtedy pomyślimy, co dalej. Jak coś jeszcze się trafi po drodze, to od razu też byśmy tam podskoczyli. Coś mi tutaj próbuje atakować. Tu co, będzie obóz bandytów? Na to wychodzi. Tak jest. Przepraszam, tabem kliknąłem, a ja chciałem wziąć pałkę, ojoj. To jest dzik. Oni się na niego rzucą, czy na mnie? Na tego dzika się rzucili, okej. Okay. Spoko. Tylko, że niestety dziki akurat... nie chciałbym, żeby mnie atakowały. Bum. Dobra. Ale ci tak mnie już zobaczyli w międzyczasie. Dobra. Zrobimy tak. Zostawię im tego dzika. Czyli tym, którzy się biją z dzikiem, ja się biją z dzikiem, a ja się zajmę pozostałymi. Zrobię z dzika mojego sojusznika po części. Poszło. Powiem szczerze, że nadal są strasznie głośne te dźwięki walki czy okrzyku Eivora, ale rozumiem, dlaczego to tak jest. Znaczy, mówiłem już wielokrotnie, nie przepadam za tym jako za elementem tego, za elementem, który nie bardzo mogę zmienić w kontekście... O! Pięknie trafiony w plecy. Dlatego, że nie mogę go... A nie mogłem go atakiem obuszającym walnąć. Mój błąd troszeczkę. A już trudno. I level up. Wkurza mnie to jako rzecz, która jest w opcjach po prostu nie do zmiany. W sensie to jest po prostu powiązane z czymś innym i to musi być tak głośne. Nie mogę sobie tego jakoś lepiej wykalibrować. No ale cóż, akceptuję to jako element, który się tutaj wydarza. Tutaj mamy znowu kolejnego dzika, raczej nie chciałbym go otwierać już bardziej. Nie chciałbym jeszcze jego otwierać dodatkowo. Ojoj, on mnie zobaczył. Miotacz. Ale on długo nie pożyje. Pum. O, przeżył chyba. Wyjątkowo. Ale ten też będzie martwy. Pan miotacz, co jeszcze się z panem miotaczem dzieje? Tutaj jest? Jest. Dziękuję, żegnam. To chyba wszystko. A, można zacząć wydaje mi się, przeszukiwać ten obóz. Nie powinno być tutaj dużo rzeczy, chociaż widzę, że jeszcze ktoś chyba się tutaj... A nie, to poza chatą się kręcą, okej. Okay. Oni nas już bardzo nie interesują. Aha, znajdź ten klucz, ale widzieliśmy gdzieś klucz. Mogę się napić wody. Ona mi daje. To działa jak w Gotiku, że wywróci mi trochę HP czy coś? Nie.
Mamy list natomiast. List bandyty. Ludzie, nad stawem na obrzeżach Oxenford jest duży łoś. Nigdy takiego nie widziałem. Może kiedyś następnym razem opijemy się miodem i urządzimy... może kiedy następnym razem opijemy się miodem i urządzimy sobie trening strzelecki. A ja chyba... To nie była woda, to był chyba miód z tego co widzę. Bo widzę, że mamy nieco niezamgloną wizję. Dobra, ale wracając... Tutaj mamy jeszcze jakieś... kwiatki inne... pierdoły. A właśnie, klucz był... tutaj. Wiedziałem, że gdzieś go widziałem w tym obozie pokazanego. Tutaj są tylko klatki. Mamy możliwość podniesienia sobie adrenaliny, a nie potrzebujemy, bo mamy już max. Dobra, to wbijamy, zbieramy skrzynię, moi drodzy, i wychodzimy do na dalszą przygodę. Niestety, co najgorsze, oczywiście znowu się robi noc, więc znowu będzie mało widać. Gdzie jesteś, mój koniku? Tam jesteś, poza wioską cały czas. Dobra, to do niego podskoczymy i będziemy szli w kolejnej przygodzie, chociaż widzę, że po drodze chyba nam trafi się jeszcze jedna... Tak jest, jeszcze jeden znacznik, który odwiedzimy. W sensie znowu to będzie jakieś spotkanie. Nie sprawdziłem sobie, szczerze mówiąc, zapomniałem, żeby sprawdzić ten... to łowienie. Gdzie jest nasz koń? Tutaj jest. Głupi jestem, czy widziałem go i straciłem go z oczu na chwilę i potem gdzie jest mój koń? Po wylypek. Muszę wam przyznać, że się nieźle wkurzyłem. Kim są ci ludzie? Są bandyci. Myślę, że to jakaś zwykła para rolników. Zastanawiam się, po co oni tutaj stoją. Niemniej, muszę przyznać, że się bardzo wkurzyłem wtedy na tamtą misję ze stawem. Zobaczymy, czy coś z nią dalej zrobię. W sensie, czy jak będę montował oczywiście odcinek, czy to wytnę, czy nie. Pewnie tak, znając życie. Bo nie będzie mi się chciało tego jakoś tam pokazywać, no bo dobre 5 minut tam spędziliśmy na tym, że nie umiem łowić, tak? A tutaj mamy kolejnego wędrowca. Zobaczmy, czy on nam coś ma na sprzedaż. Dobra, dawaj. Powiedz mi o jakichś tajemnicach. Też chyba bardziej nas artefakty powinny były interesować. Ale zobaczymy, no, nieważne. 30 srebra to naprawdę nic. W tym wypadku. My natomiast jedziemy tutaj do tej spalonej chaty. Co tu się w ogóle dzieje? My ickle dandelion! Where are you, Dan? What has happened? Dandelion puff upset some kindling. Bad girl. Everything burst into flames. I barely escaped. Dandelion puff! My ickle talkie walkie. She's still in the house. I rushed out, but she didn't follow me. Maria, będziesz trzeba psa ratować, który jeszcze tutaj zrobił syf. Cudownie. Uwielbiam. Dobra, już widzę, jak się tutaj można dostać. Pyk. Dandelion! Dandy do! Czekajcie, trzeba to rozwalić. Znowu, żeby móc przesunąć... To był lis. To był lis ewidentnie. Ale... Dobra, to jest drugie wejście z tego co widzę, ewentualnie. Tu jest jeszcze jedno. Dandelion Puff! You're no dog! This way, girl! Let's get out of here! Nie wiem, czy naprawdę było szczekanie, bo tam było napisane, że szczeka. Lisy nie szczekają. Your mistress is this way, Dandelion! A co tutaj za mną przyszedł? O, proszę bardzo, jakiś niedobry bandyta. Dziękuję. Ale fajnie, że ma liska, tylko szkoda, że... Cóż. Panie koleżanko. Mamy liska. Dandelion Puff! You live! That was wrong to stay in the burning house. Wrong. She's lucky to be alive. Friend. I soon will sleep in the comforting arms of the Lord. Can you please look after my ickle doggy dog? Dandy is no dog. She is a fox. A fox? How silly I've been. So that's why you love the forest so, eh, Dandy Puff? But yes, I will find a place for her. Bless you. I die in peace. Goodbye, my dandy, dandy too. I co, z całym szacunkiem, ale to jest...
To jest jeden z tych elementów, gdzie ja uważam, ja czuję, że... czuję po prostu cringe fabularny. Dobra, ogłuszmy tego gościa. Ogłuszmy. To jest atak ogłuszający i pozbawiający głowy, tak? Zarazem. Tak, poszło. To co, drogi lisku, chodź ze mną do lasu. Nie wiem, co mam z nim szczerze mówiąc zrobić za bardzo. Z nami podążał? No tak. Będzie uroczo, będziemy mieli liska. Ja się bardzo cieszę, ja lubię liski, więc... Same plusy. Dandy. We need a place for you to stay. Would you like to join my settlement? Chyba tak. Będziemy mieli liska. Uroczo. Urocza. W sensie, nie, naprawdę, w sensie to jest mega spoko. Ja się mega cieszę, bo ja bardzo lubię lisy. Jak zresztą wam wielokrotnie mówiłem, chciałbym mieć kiedyś lisa jako zwierzę. Natomiast no jak to będzie, zobaczymy ze względu na różne elementy. Ale bardzo się cieszę, że przynajmniej tutaj mogę mieć cyfrowego lisa w osadzie. Ale jak on... Dobra, okej, okay, to była chłopka, więc rozumiem, dlaczego mogę uważać, że to nie jest... Lis tylko pies, ale taki trochę derp. W sensie złapałem cringe'a troszkę takiego fabularnego, no bo kurde, tak to zostało napisane. To jest tak głupi, tak idiotyczna po prostu scena dla mnie, że po prostu nie umiem tego inaczej opisać. Czekajcie, tutaj trzeba było się... dobra, już widzę, gdzie trzeba się będzie synchronizować, a potem sobie zejdziemy tutaj dachem na dół. I dostaniemy się do wnętrza, bo tam widziałem, że jest jakiś mały skarb. Pewnie nic specjalnego, bo nie widziałem, żeby tutaj było oznaczone, że będzie to jeden z tych skarbów, ale zawsze jakieś tam dodatkowe surowce się przydadzą, czemu by nie. Ojejku, ale nareszcie może w tym odcinku pójdziemy do misji głównej, jak mówiłem wielokrotnie. Też pewnie znając życie, znajdę jeszcze 50 tysięcy innych powodów, żeby nie iść do misji głównej. Zajmę się znacznikami na mapie. Znaczy, z jednej strony no, złapałem cringe, tak jak mówiłem, ale z drugiej strony lubię te historie, no bo są przynajmniej, są jakieś, tak? Jest cokolwiek sensownego w tym. Jest jakikolwiek ciekawy element w całości. A, tutaj jest ta skrzynia. Się zastanawiam właśnie, gdzie jest ten skarb. Ale tak jak widać, to są tutaj głównie są runy i tak dalej, więc... O właśnie, jeszcze jest studnia, do której można wejść. Zauważyłem akurat przypadkiem, ale tutaj, jak mówię, to są 2 minuty, a możemy coś z tego fajnego zgarnąć, więc czemu by nie? Nawet jeśli jest to skóra i ruda żelaza, której mamy... No bądźmy szczerzy, my w tym momencie skóry i rudy żelaza mamy aż nadto. Mamy 2000 i 1800. Ja wiem, że to do ulepszeń jest potrzebne i to w sporych ilościach, ale no... Z drugiej strony tak troszeczkę derp, muszę przyznać. Pójdziemy na pewno też w to drzewko jeszcze, to nie pozostaje wątpliwości, a na razie chciałbym dokończyć... może w tę stronę pójdę, ten mgłowcy sobie rozwinę i potem pójdziemy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów, żeby sobie wzmocnioną strzałę ulepszyć również. A potem zobaczymy, no. Wydaje mi się, że pójdziemy tutaj, pójdziemy również i w grozę. No bo nie mam za bardzo pomysłu na razie, co więcej bym chciał zrobić. Dobrze, ale zobaczmy mapę. Jak ona się aktualnie prezentuje. No z tego co widzę, to nam odkryło całkiem spory teren, plus kolejną zelotek. Tam w ogóle nam odkrył. Aha, bo to jest to, co kupiłem, okej. Okay. To jest Linforda, co to jest? To jest jakiś skarb na południe. A więc co, zrobimy ten skarb, zrobimy to i dopiero wybierzemy się do Buckingham. Tak będzie najłatwiej. Tak będzie najłatwiej, dlatego że oczyścimy sobie teren, do którego i tak nie wydaje mi się, że byśmy poszli. Bo tam na dobrą sprawę mamy większość rzeczy przeszukaną już i odnalezioną, tak więc też nie jest to jakoś bardzo daleko, więc uważam, że będzie warto po prostu chociaż to tam zajrzeć i zrobić to od razu, żeby potem po prostu nie musieć się bawić w powracanie, jak to było na przykład w Grand Bridgeshire. Z tego co wiemy, i tak będziemy musieli się na przykład do Leicester jeszcze. W sumie to jest Leicester. Troll cursed corruption. Oczywiście. Mój ulubiony Knitting.
Czy mogę wezwać mojego kochanego? What tak. Do you see? Sunana, ale on rzeczywiście niewiele widzi. Może coś tutaj? Kurde, to jest złe pytanie. Widzę coś niby tutaj, ale nie jestem pewien. Nie wiem, czy to będzie wejście, czy nie, więc... Będę musiał pewnie się troszkę porozglądać, troszkę polatać jak idiota. Fajnie, speśniały ser, super. Pierdoły głównie. I tutaj właśnie widziałem, że jest jakieś takie zejście właśnie. I czy tutaj będzie... Tak jest, jaskinia, która nas prowadzi do samego Nitingu. Tego już się właśnie spodziewałem. O, widzę też klucz już od razu tutaj wewnątrz. Co ciekawe, jest tutaj wszystko ładnie rozświetlone, więc nie trzeba pochodni nawet wyciągać. Weźmy sobie to. A, no tak, oczywiście. Ta trucizna poszła. Teraz można się tutaj przebić, tylko pytanie, czy nie będę potrzebował potem tego... Chyba nie. Tegoż... I co, nie tak to zrobimy? Po prostu weźmy pochodnie. Będę potrzebował tego dziadostwa. A proszę bardzo. Czyli tak, pochodnie znowu. Wrócimy. Tak, oczywiście musiałem podpalić, klasyka. Dobra. Już zrobione i teraz muszę tak. Wziąć tę... tą urnę z olejem, czy dzban z olejem. Tego będę musiał odstawić. Na chwilę znowu wyciągnąć pochodnię kolejną. Palić. Więc znowu urnę. Albo dzban. Znowu przejść kawałek. Odstawić. Nosz. No! Out! Out! Fuck. Leczenie. Nie skomentuję tego. Bo to się wydarzyło przez to, że postawiłem ten dzban na nierównym gruncie. Dobra, tym razem znowu się przewrócił, ale przynajmniej nie rozbił się. Ja pierniczę naprawdę, w sensie... To jest oczywiście jak najbardziej mój błąd, ktoś mógł powiedzieć, ale... Ale jednak mnie wkurzył. Dobra, odstawmy teraz. Dobra, stoisz. Grzecznie, nie ruszaj się stąd. Bierzemy go i idziemy tam. O, nigdy się chyba tak nie nawkurzałem przy Nikingu, muszę przyznać. Tak. Oczywiście spłonę dosyć potężnie. Jak wejdę... Tak, czyli nie muszę nawet... Okay, czy bez pochodni tam mogę teraz wejść, czy nie? Tak, czyli nie mogę z pochodnią wejść, się prześlizgiwać. To jest ciekawe, ale już z płonącym olejem mogę. Jezus Maria, jaka ta gra jest czasami nielogiczna dla mnie. W sensie nie wiem, czy to ja właśnie popełniam błędy, czy ta gra po prostu nie ma logiki w wielu wypadkach. No nic, pozostaje mi tylko podpalić siano i iść stąd. Jak najdalej. Nawet nie trafiłem w to siano. Ale może jeszcze zobaczmy tylko, czy coś się właśnie może tutaj znajduje. Tak jest i jest nawet list chyba z tego, co widzę. Zobaczmy go w takim razie. List odkrywcy. Brynie, rozmieściłem naczynia tak, jak chciałeś, ale zabrakło mi odwagi. Może masz rację, może w środku są bogactwa, ale czy warto dać się za nie spalić na popiół? Moim zdaniem nie. Zostawiłem je dla ciebie, obyś okazał się mężniejszy niż ja. Czy coś takiego tam było napisane pod koniec. Nieważne. Okej, okay, to odbębnione, więc teraz na południe i potem do Buckingham. Czyli będzie w tę stronę. Wierzchowcu, przybądź. I moi drodzy, w takim razie jedziemy do kolejnego ze skarbów. Muszę przyznać, że ten meeting był najbardziej takim wkurzającym z perspektywy tego, że no... Tak mi się ten olej głupio przewrócił. Dobra, żegnam. Nie powinien mnie gonić. Ma ilu bandytów w tych lasach jest po prostu. Jasny gmin. Ej, naprawdę, to jest strasznie dużo bandytów w tych lasach. What the hell, troszeczkę mam takie. Dobra, chyba przestań mnie gonić z tego, co widzę.
Ej, proszę, ten gość ma w sobie skarb. Czyli niektóre skarby są pokazane na zasadzie... po prostu oznaczenia osób, które je mają. Co jest ciekawe. Nie wiedziałem, że tak jest. Tak? Teraz zrobimy inaczej. Po prostu i poobrzucamy tymi naszymi toporkami. Jeszcze raz to samo. I tego już dobijemy solo. To jeszcze jedna osoba się trafiła. Bum. GG. Powiedziałbym, że trudno nie było. A, jeszcze jedna osoba, proszę bardzo. Jeszcze jeden rzezimieszek się trafił. Gdzie tu jesteś? Tu jesteś. Pyk, i w nóżkę. I w główkę. I żegnam. Dobra. Tyle. Pewnie tyle. No nic więcej już tutaj nie widzę sensownego. Jeszcze są grzybki, które można zebrać, żeby mieć... A, a już mamy zapas pełny, okej. Okay. Co, moi drodzy, chyba tyle. Ten wierzchowiec jest niedostępny. Teraz... Nie. Teraz... Teraz tak. Jeszcze można przelecieć sunanem szybko, żeby spojrzeć, ale... Jedyne co widzę, ten port. Właśnie, zobaczmy, czy może jak podjadę do portu, to mi zaliczy. To będzie wkurzające. Druga wkurzająca rzecz w tej grze, że te porty się tak śmiesznie aktywują, ale tym razem na szczęście chyba nie. Tak jest, nie jest on zaliczony jako port. Dobra, w takim razie, moi drodzy, jedziemy do Buckingham. Zgodnie z tym, co obiecałem. Skisnę, jak się okaże, że potem to mi zostanie zaliczone jako port przy okazji jakiejś misji. Wtedy się wkurzę. Wtedy się autentycznie wkurzę. Bo... ja mówię, nie lubię takich sytuacji, ale wątpię. Raczej się to w grach Ubi nie zdarza, żeby port został aktywowany dopiero w trakcie misji, jak gdzieś tam byliśmy w danym miejscu wcześniej. Ja w ogóle widzę, że jest całkiem porąbany las. Wycinka drewna ewidentnie. Spora ilość drwali. Powiem, że chciałbym czasami, mam takie poczucie, że chciałbym zobaczyć w sumie jak to było kiedyś, na przykład cinał drewno, jak wyglądała ta ich praca bez maszyn, bez udogodnień, jaka była wydajność człowieka wtedy, tak, i tak dalej, albo jak polowali, jak się odżywiali w pełni, bo ja mam wrażenie, że, nie wiem, czy może to jest moje błędne wrażenie, ale jakoś poczuję, wiecie, że tego jedzenia wtedy było bardzo mało i ci ludzie praktycznie głodowali cały czas. I to mnie zastanawia. Jakby, ile jest prawdy w tym, co myślę? Nie wiem, może to jest moja abstrakcja, bo jak na przykład patrzę, ile ja jem, no nie jem jakoś specjalnie dużo teraz, ale jakbym miał normalnie jeść, to jadłbym sporo. Też mnie to czasem zastanawia w kontekście na przykład ludzi, którzy pracują w gospodarstwach, w rolnictwie. Zastanawia mnie to z perspektywy takiej, jak oni się utrzymują w ogóle. Na ile dają radę i jak im się po prostu udaje. Chodzi mi głównie o fakt, że... jak się to nazywa? Że te zbiory są jakieś tam i te ceny tych surowców wcale nie są jakieś mega wysokie. Nawet jeśli mamy duży obszar pola. Mnie to zastanawia właśnie. Jak im się udaje po prostu przeżyć ten cały czas, tak? Tym bardziej trzeba płacić za paliwo, na przykład do traktora i tak dalej, i tak dalej. Pewnie wejść się nie da za bardzo. No, oczywiście. Nie zauważyli. Zobaczmy, no tutaj pewnie wejść nie wejdziemy, przynajmniej nie teraz. Spróbujmy się tutaj włamać, no jak już nas zauważyli, to nie mam za bardzo opcji, chociaż czekajcie. Tak, mogę tutaj rozwalić po prostu, o. Wbij teraz i mogę wbić im ukraść co nieco. Nie bardzo. A, bardzo nie bardzo. Ciekawe. Jest, trochę się tych ludzi na mnie rzuciło z tego co widzę. Pewnie trzeba potem uciec stąd ciekawie. Ale chyba widzę... Nie widzę opcji na wejście tam. A zaraz przekminimy, moi drodzy. A? Z góry, jak tutaj można wejść na dół? No z góry wieży się nie da. Wiesz, to jest część ekwipunku w ogóle, więc tym bardziej mi to interesuje. Drzwi są zabarykadowane od środka i to mnie też... A.
Mnie tym bardziej determinuje, żeby tam spróbować wejść. Może tędy? Nie, to są okna te zabite. Bo o tyle, o ile nie ma problemu z tym, żeby wejść do środka tego... tegoż kościoła przez ten witraż, tak jak mówiliście. Tak problem jest z... wejściem już do tej wieży tutaj, gdzie się całą resztę rzeczy trzyma. Zobaczmy. To jest skrzynia, ale ta skrzynia mi niewiele pomoże, bo mnie interesuje skarb. Jak widać, tam się dostać z tej strony nie da. Z tej strony... O, proszę bardzo, ale czekajcie, widzę klucz. Widzę klucz. Czy on mi pomoże się tam dostać? Może? Dobra. Klucz do kościoła, ale czy on mi się pomoże dostać? Nie pomoże mi się tutaj dostać, ale może z którejś ze strony jednak. W takim razie... Nie. Jeszcze obiegnijmy to tutaj. Dziękuję, żegnam. Tutaj. A, patrzcie, widzicie, są te trzecie drzwi dopiero się udało blokować. To były te. Dobra. Czytaj, list upamiętniający. Nasz drogi Eldorman udał się na wieczny spoczynek, rozgrzeszony, namaszczony, jedziany w proste szaty, został pochowany w poświęconej ziemi z głową zwróconą ku zachodzącemu słońcu. Tak, właśnie czytałem, moi drodzy, i walczyłem. Myślałem, że to jest niemożliwe. Udało mi się i jestem siebie dumny. Po prostu się nie spodziewałem, muszę przyznać, że kiedykolwiek mi się uda czytać i grać jednocześnie. Rzucanko. Klasyczne, moi drodzy. Zacznijmy teraz. Ojej, ilu pikinierów. Ojoj. Patrz. Jesteś za dużo. Jesteś za dużo. Są pikinierzy, więc oni mają zasięg ogromny. No chodź. Dobra. I te. Wiesz, ten ich niebieski taki atak jest też dosyć... dosyć taki... chyba brany za runiczny czy coś. Dobra, dostał. Wiem, że oni się będą też respić, tak jak cała reszta, ale... ja chciałbym mimo wszystko... się pozbyć już tych, którzy tutaj weszli, przynajmniej. A żeby móc po prostu w spokoju to eksplorować. Wydaje mi się, że w ogóle jeden gdzieś uciekł. Poza drzwi i gdzieś tam na zewnątrz teraz siedzi. Ja chciałem przyśpić tego pikiniera. Pum. Dziękuję. O właśnie, wrócił. Ten, o którym mówiłem. Maria, tyleż zabawy z nimi. Ja chyba z level up dostanę za to. Gdzieś tu wybijam, chociaż nie, za nich jest po 50, a nie 350, jak to mi się wydawało. Dobra, nie ma co się dłużej bawić. Tak, źle. To sobie spuści drabinę. Dopiero będziemy mogli tutaj wskoczyć. To jeszcze tam coś blokuje tę drabinę, czy o co chodzi? Czekajcie, bo nie rozumiem. Czy nie mogę wskoczyć na tę drabinę? Co, przez tę walkę? Nie. Po prostu z jakiegoś powodu nie... mogę tutaj wrzucić postaci. Dobra. O Jezus. Oczywiście, co robię po przybiciu do nowego miasta? Od razu syf. Klasyka. Typowy lipek. Ale, znaczy te walki po prostu nie są w żaden sposób... dobrym profitem, albo raczej wystarczającym profitem, żeby mi się chciało je robić, muszę przyznać. Dobra. To już jest załatwione, można uciekać. Tutaj można z kimś pogadać w ogóle, ale chyba nie bardzo, przynajmniej nie w tym momencie. A to jest gość, który nam daje zlecenia znowu właśnie te śmieszne. A właśnie, miałem wam powiedzieć, że udało mi się odblokować to zlecenie. Polegało to na tym, że wystarczyło wczytać i zapisać stan gry. Po prostu ono się odblokowało. Musiałem je co prawda zrobić na nowo, ale wiecie, o co chodzi. Czekajcie, czy ja w tej... czy w tym miejscu jest jeszcze jeden artefakt, czy... czy ja się mylę? Czekajcie, robimy tego gościa, bo mnie kurza. Jeszcze już zostawmy.
Nie, to coś jest 90 metrów stąd. Dobra, dostajemy się jeszcze do tego. Więc mamy 30 minut przez te pieprzone walki. Dostaniemy się, zbierzemy ten artefakt jeszcze szybko i na tym zakończymy. Tak będzie najlepiej moim zdaniem. Okej. Znowu jest to zablokowane. Te drzwi duże też raczej za bardzo nam nie pomogą. Do góry mogę jakoś tam wejść. Nie bardzo. Są te trwałe deski. Tutaj też nie bardzo. Oczywiście jest standardowo longhouse, tak? Ale no nie da się po prostu tam wejść na razie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, spróbujmy jeszcze. A, bo to jest kartka. Okej, świetnie, to już widzę, jak będę za nią gonił. Jak oni mnie tutaj ostrzeliwują, no ale cóż. Niech i tak będzie. Będzie, pogonimy za nią troszkę. Ojoj, ale Eivor. Nie możesz spaść. Każdy nie mogę sobie spowolnić czasu, żeby ją właśnie złapać szybciej. A, udało się. Znaczy ta kartka to jest projekt oczywiście tatuażu, tak jak widzieliście teraz. Mam nadzieję, że mnie zgubili. Chyba nie bardzo. Nie wiem, czy tam mnie skądś widzą. Ten mnie na nieszczęście moje widział. Więc nic z tym też nie zrobimy. Dobrze, moi drodzy, ale wydaje mi się, że po prostu ja sobie to ogarnę już poza wizją, bo widzę, że ta ucieczka przed nimi będzie chyba wymagała też ucieczki z miasta. I wrócimy po prostu w kolejnym odcinku, gdy już nie będą w stanie mnie widzieć i będziemy mogli się spotkać na spotkanie z Sigurdem. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I do zobaczenia do następnego. Na razie.